Nigdy, nigdy nie ruchałem się na siłowni. Bo wcale nic nie wie. Nie wysyłałem swoich nudesów. Ale serio, to był jedyny nudes, który wysłałem. No, wszystkim. Nie fantazjowałem o podmienieniu partnera wewnątrz ekipy. Witajcie, lifterki, lifterzy. Ostatnio było sporo merytoryki i wartościowych treści na tym kanale. Także dzisiaj dla balansu odwalimy trochę bezzliadowego gówna, a mianowicie odtwórczo zrobimy materiał, który już się powtarzał na wielu innych kanałach, chociaż tu muszę znowu przyznać, że u Nitro w ostatnim czasie go widziałam i to jest główna inspiracja. Zagramy w Nigdy, Przenigdy i większość pytań mamy dotyczących siłowni. Znowu dodajemy małą cząsteczkę od siebie. Szybko wyjaśniając zasady. Mamy naszego sędziego, który po pierwsze będzie czytał nam pytania, a po drugie będzie weryfikował farmazoniarstwo, bo tego tutaj nie tolerujemy. Niczego. Czego tutaj nie tolerujemy? Jeżeli coś się wydarzyło i czytane zdanie jest dla nas prawdziwe, pijemy łyka dzika. Jeżeli nie, nie pijemy. Prosta sprawa. Zrozumiały? Tak jest. Ale to w sumie co? Nie ma tutaj alkoholu, czyli tak jakby główny cel tej gry odpadł. Nie, główny cel jest taki, żeby widzowie nas poznali od innej Ale strony. Ludzie pewnie zazwyczaj grają w tą grę po to, żeby się napić. I mamy 29 pytań, które zadali nam nasi wspaniali widzowie. Nigdy, przenigdy, nic nie ukradłem. Jak piję, to jest co? To prawda. To znaczy, że ukradłeś. No mi też się zdarzyło ukryć, jak byłem mały. Ja od razu pomyślałem o czereśniach na bazarku. To grube przewinienie. I jeszcze rybki takie gumowe na szczupaki. Pełni świadomie, tak? Pełni świadomie, ale tak byłem małym gówniarzem, wiadomo. Moje serce ukradłeś. A ty, Natka? Co masz na sumieniu? Moje. Kiedyś przypadkiem ukradłam w Aldiku zgrzewkę, tam nie wiem, 6 czy 12. Przypadkiem zgrzewkę! Padła ci do kieszeni zgrzewka. Wychodziłaś mi, o kurczę, przypadkowo mi wpadła do kieszeni. Nie wiem, jak to się stało, potknęłam się i ukradłam. To jak te panie z długimi sukienkami, no nie, siadają na telewizor i przypadkiem ten telewizor zostaje pod sukienką. Pomniałem, bo ja piję ciągle. Dużo tych spławników było. A ty, Micho? Właśnie też. Nie mogę sobie przypomnieć, co podobno jest taka technika, że jak dotkniesz się wskazującym palcem czoła i chcesz sobie przypomnieć wspomnienie, to się przypomina dokładnie, ale nie pamiętam dokładnie, co ukradłem, ale wydaje mi się, że coś powinienem mu, że raczej coś ukradłem kiedyś. Właśnie statystycznie jest duże prawdopodobieństwo. No, że jak byłem tak właśnie jak robór dzieciakiem, nie? Jakąś taką głupotę, ale nie pamiętam konkretnie. Ja strasznie się bałem przypału. Nigdy, przenigdy. Nie opuściłem treningu przez lenistwo lub dziewczynę. Czego tutaj nie tolerujemy? Serio? Przez lenistwo nie zdarzyło mi się? Nigdy. O. Przez lenistwo lub dziewczynę? No, czy przeze nie mnie? Nie no, trzeba wypić. Na pewno był jakiś kompromis, ale nie było dużo tych kompromisów, ale pewnie kiedy... Znowu, nie mam konkretnego wspomnienia, ale pewnie kiedyś było coś takiego, że powiedzmy trening przesunąłem i tyle, albo na przykład, nie wiem, taki byłem zmęczony, że można to już podciągnąć pod lenistwo, nie? To ja miałem coś takiego, że zmęczony byłem tak i niezregenerowany, że przekładałem, ale to nie nazwę tego lenistwa. Ale właśnie, tylko racjonalne rozłożenie sił, nie? Ale pytanie właśnie, może to było to lenistwo, jakby ktoś podszedł z pistoletem, to nie zrobiłbyś tego treningu? Wtedy bym zrobił, co, byłbyś przetrenowany? Nigdy, przenigdy nie paliłem papierosów. Ale to... Nie paliłaś? Nie. Nie no, nie paliłaś. Co mało lata było się kozakiem. Nie paliłaś? No to pijesz. Zapaliło. Ściekam, nie, jakby... nie paliłam i to pijesz. Sam tak? Już się zakopłaś. Nie, jakby zapaliła, to by musiała się napić. No. Jak zapaliłem, to znaczy... Jeśli coś zrobiłeś. Dobra. Czyli jak paliłem, to piję. Tak. No to... Nigdy, przenigdy nie załatwiłem się. Chodzi o Snickersa na zewnątrz. To luzik. To też za mało lata, pamiętam, to z wakacji na wsi pierwsze mi przyszło na myśl. Pewnie też gdzieś indziej się zdarzyło, w lesie, na trasie, ale pomyślałem, że tam gdzieś nad stawem, jak ryby łowiłem. Ja tylko raz pamiętam, że musiałam zrobić dwójkę na zewnątrz. I to była sytuacja, gdzie jako dzieciak, nie byłam może w
trzeciej, czwartej klasie podstawówki wróciłam do domu i nie miałam klucza. I nie miałam jak się dostać do domu i miałam perspektywę kilku następnych godzin na wsi spędzonych pod domem. I strasznie mi się chciało do toalety. I zrobiłam to na podjeździe przy moim domu. I rodzice szybko zweryfikowali, co się znajduje przed domem. Ale uznali, że to mój pies. Jedna z tych historii to jest jak byłam z rodzicami w Zakopanem i chyba byliśmy w Dolinie Pięciu Stawów. I pamiętam, że mnie tylko zdziwiło to, że muchy tak wysoko latają w górę i wszystko miało siłę przylecieć. Ja się w zarze zesrałem. Pytania tak. Piątego. No tak, można podciągnąć pod to. 2016 Zara, złote tarasy. Nigdy, nigdy, w życiu nigdy swoim nie ruchałem się na siłowni. Mogło się zdarzyć. Ja nic nie wiem. Że się nie, że jak wypiłem, to nie. To znaczy... Nie rozumiem jak tych zasad. Piłeś, to znaczy, że się ruchałeś na siłowni. Ale dobra, wydaje mi się, no to że co mogło wam być wypijcie, no? No to takie zdarzenie. Nie było takiego zdarzenia? Takiego zdarzenia. Ja tu wyczuwam szwindlerstwo. Pierwszy już... Ja bym się przyznał, przecież bym się tym chwalił. Przecież facet się tym chwali. No właśnie nie pamiętam na siłowni. Mi się wydaje, że mogła być taka sytuacja. Nie pamiętam. Ale nie, nie... No to pij! Jak była. No, wcale nic nie wie. Myślisz tylko o tej siłowni? No nie, no nie tylko o tej. Staram się właśnie wiele siłowni przytoczyć. Dobry odcinek. Poznajmy się lepiej. Poznamy lepiej. Nigdy, przenigdy nie udawałem, że śpię. O kurwa, o Robur pi. Proszę, dajmy od razu to nagranie. Dajmy od razu to nagranie. Pakuj się. A, jeszcze śpisz. Za godzinę wyjeżdżam nawet. Udajesz, że śpisz. Ale jaki był kontekst? Taki, że obudziłam Roberta o 3 w nocy, bo o 6 mieliśmy samolot do Amsterdamu. Robert nie wiedział nic o tym, bo to było przed jego urodzinami. No i ja nastawiłam sobie budzik w telefonie, ale miałam też opaskę, żeby mi zawibrowała, zanim budzik w telefonie i szybko zdążyłam wyłączyć ten telefonie. Więc Roberta nie obudziło, tylko mnie. I ja go próbowałam dobudzić i już go tam darmoszę i Robert, wstawaj, wstawaj, zaraz jedziemy, musisz wstać, Robert. Da, jeszcze śpisz. Nigdy, przenigdy nie przeglądałem telefonu swojego partnera bez jego wiedzy. Czyli jak przeglądałem to... Jeżeli przeglądałeś telefon bez wiedzy, to piję. To pijesz. Nie pijesz? No nie piję, bo nie przeglądałem. Tylko my dwie wypiłyśmy. Szatany. Używasz sobie, to już można zaliczyć, że... Ale to bardziej nie w kontekście przeglądania, żeby znaleźć coś, tylko, no nie wiem, ja na przykład czasami sobie przeglądam Instagram. Tak. Po prostu patrzę, co u ciebie jest ciekawego na profilu. Kto pisał? Nigdy w życiu nie sikałem pod prysznicem. To normalne. Czy kiedyś nie sikałeś pod prysznicem? Czyli piję jak sikałem. Tak. No, nie, to rozumiem. Nigdy, przenigdy nie pobiłem się na ulicy. Co? Pobiliście się? Cofam. Nie, te zasady są. Ja się nie biłem, ale za gówniarza jednemu przyfasoliłem. Bratu? Tak mocno. No ja miałam tylko tą sytuację, gdzie jako ochroniarz tam... Ale ty też musiałam... nie na ulicy, ale po prostu w pracy byłaś. No, ale było na zewnątrz. No, jak to była ulica, to się liczy. Przed klubem. Ściągnęłam do parteru dwóch typów. Sprzęt. Koniec ze historii. Sprzętem? Ze sprzętem, tak. Wyleciałaś na nich ze sprzętem? No, zostałam sama na służbie i miałam dwóch bijących się łysych dużych typów do rozdzielenia. Maczetą. Nie maczetą, ale miałam gumową no to, pałę. No to szacę, i gaz pieprzowy. Nigdy. Ale to nigdy, przenigdy nie popuściłem podczas treningów. Nigdy, przenigdy nie popuściłem. Czyli, że się nie zeszczaliście podczas serii. Nigdy, przenigdy nie popuściłem. Siusiu? Siusiu? Siusiu. Kurde, nie. To siusiu to nam, my raczej siusiu, a chłopcy jak coś to już dwójkę by popuścili. No. Mięśnie dla miednicy. Oj tak. Temat magisterki Kali. Większość tych mocnych serii w martwym, takich rekordowych. To u mnie nie tak podczas martwego, a na przykład podczas skakania na skakance. Nigdy, przenigdy. Nie zżygałem się podczas serii. Albo po treningu.
Ale RZYK się kwalifikuje, kiedy wyleci z ust, czy na przykład kiedy jest w ustach? Ja bym nie zaliczał. Nie? A po tym crossficie, co wtedy robiliśmy challenge prawy, ale tam nie poszło w końcu nic. Ja się raz zżygałam po treningu. Na siłowni u Michała Karmowskiego po serii przysiadów 60 kg. Witam. Tak. Nigdy przenigdy nie jadłem swoich smaków. No mi się wydaje, że za dzieciaka. Ale zawsze w klasie jest typ, który jadł smarki. Mi się wydaje, że jako dziecko na pewno się coś takiego zdarzyło. U ciebie? No. Dobrze wiedzieć. U nas nie, jak coś. Okay. Nikt się nie napił oprócz ciebie. Nigdy, przenigdy nie wysyłałem nikomu swoich nudesów. Nudesy, a nie, że nic. Zdjęcia. Okay. Że jak pijesz, to wysłałeś. Jak pijesz, to wysłałeś. Tak, jak piłeś, to wysłałeś komuś. Tylko, że u mnie to... Pod... nie wysyłałaś? U mnie to podchodziło pod czeki formy. Nudesy nie muszą być całkowicie nagie. Nie, no, nudesy no, to chyba... są chyba muszą. Całkowicie chyba nagie zdjęcia. No, całkowicie nagie? Chyba tak, no. A, to nie. W sumie Osta, jak wiesz, kojarzę formy. Twojego nudesa z Instagrama. Ano, kto gołą dupę wrzucał na posty? Sorry, to wszyscy widzieliście, nie? Ale serio, to był jedyny nudes, który wysłałem. No. Wszystkim. Wszystkim, ja taka smutna, no. Nic więcej nie dostałam poza tym. Wszystkim, nigdy więcej nie wysłałem nikomu. Nigdy, przenigdy nie zjadłem jądrabyka. To nie było jądrabyka, jak coś. W sensie on zjadł, ale to nie było jądrabyka, tylko okazało się, że to były, że co to było? Serca wołowe. Serca wołowe, no. To było pytanie od widzów. Tam się zdrało, no. Piję dalej. Nigdy. A widzowie o tym wiedzieli? Że to był fake? No właśnie, miałem ci mówić. Czy właśnie to jest pierwszy raz? Kiedyś to było powiedziane. Na live'ie coś było. Mówiliśmy. Nigdy, przenigdy nie zazdrościłem wyników sportowych moich przyjaciół. Jak piję, to zazdrościłem. Kurde, no zgrzewalizacja. Owce w martwym czy coś, no to pozytywnie jakaś się sportowa zazdrość. Ja tak jest. Samo, ja tak samo, przecież na chłopaków. Piję początki z siłką. Ja jak zaczęłam być z Robertem i poznałam Kaję, tam gdzieś śledziłam, to bardzo marzyłam, żeby być taka silna. Ty też się napiłeś? To ja teraz marzę, żeby tyle biegać. Bardzo ciekawe pytanie z kategorii ciało. Nie wstydzimy się tematów żadnych, lecimy po prostu i nie. A to nie jest tylko biologia? Kategoria biologia? Kategoria biologia, kategoria anatomia. Nigdy, przenigdy nie patrzyłem się na swój odbyt w lustrze. Nawet... Dość niedawno, bo chciałem sprawdzić, czy kleszcza nie mam. Ale ja też chyba sprawdzałem, czy kleszcza nie mam. To jest bardzo ważna profilaktyka, żeby siebie oglądać. Właśnie, nie boimy się, tak? Też się dupę przyciera, jak się poci tyle w ciągu dnia. Trzeba sprawdzić czasami, nie? Nigdy, przenigdy nie widziałem swoich rodziców w akcji. Szutkowie. Ty, no nie widziałem. Ja też nie. Nie widziałem. Chyba nie. No to życia nie znacie. Ty nie widziałeś? Nie mamy traumy. Niestety tak. Niestety się zdarzyło. I jakie to uczucie? Niszczy psychikę na razie. Nigdy, przenigdy nie fantazjowałem o podmienieniu partnera wewnątrz ekipy. To też było pytanie od widza. Może i się fantazjowało. Może nie podmienienie, ale współpraca jakaś. Fantazje, zawsze człowiek ma różne. Oj, oczywiście, nie, że nie, tak. Nie, no musiało się tak zdarzyć. No wiadomo, że mózg faceta tak działa. No. Umysł jest zagadką. Rozważa jak zwierzyna. No. Gdzieś tam trzeba. Powiedz coś. Tylko fantazje. Nigdy, przenigdy nie zachlapałem łazienki podczas walki z cieniem. Jakby się komuś zdarzyło walka z cieniem w łazience i na przykład się zesrać miał, to taki ktoś pije. Ty też? Traktujesz to na serio. No. Nigdy, przenigdy nie robiłem tylko zdjęcia na siłowni i potem wracałem do domu.
Że zamiast czyli jeżeli treningu. Wszedłeś na siłownię, zrobiłeś sobie zdjęcie i wyszedłeś, to pijesz. Czekaj, jeszcze raz. Że nie zrobiłeś treningu, tylko wszedłeś, zrobiłeś sobie fotkę. Chyba ja tak. Przed treningiem? A, że okej, okay, że sama fotka bez treningu. No, że wchodzisz na siłkę, zrobiłeś sobie fotkę. Nie, kurczę. Cokolwiek się zrobiło, mogło się zrobić dwie serie i nie, poczuć, to... że nie ma mocy, albo że jest bardzo słabo, ale tak, żeby tylko to, fotę zrobić, to nie. To nie w tych kręgach, to no, musiałaby być osoba, która jest spoza naszych kręgów tych... siłownianych i chciałby zaimponować sobie. Swoim na przykład kolegom, no. Co są z ASP, tak przykładowo, albo nie wiem, z grupy historycznej, że ćwiczy, nie? Nigdy, przenigdy nie spędziłem na graniu w gry więcej niż 8 godzin. Hmm. Tak 8 godzin na raz. Mhm. Wyszedł Kotor. Nie wiem. Liga Legend, gimnazjum. Ja w wakacje cały dzień w GTA kawa. Potrafiłam siedzieć. Tak. Tak od rana a nie wiem, czy 8 wieczoru. Godzin siedziałaś. No od rana do późnego wieczoru. W Heroesy? Albo w Heroesy całą noc na przykład. No. Nocki całe się robiło w Heroesy. Może robiłeś na pewno. Tak. 8 godzin szybko przelatywało no. Kiedyś. 8 godzin tak to jest dobra jak nic, nie? Nigdy, przenigdy nie zesrałem się podczas celi. Pierdy leciały na siadach nieraz, sumo to w ogóle, ale to jeszcze... Chociaż mogło pociągnąć coś kiedyś na sumo. No, ale... Dobra, serio biegania. Interwały? Wow. Mhm. Czyli nigdy nie trenowałam wystarczająco mocno. Przenigdy nie poczułem czegoś innego do płci przeciwnej. Ale to chyba miało być, że do. A to nie chodziło o to, że do faceta albo do kobiety. Że do tej samej płci. Chyba o to chodziło, ale to było pytanie od widza, może też tam się zamotał. Czyli Natalia pije. Tak. Opowiedz o tym. No i ja czasami mam tak, że jakaś babeczka mi się na TikToku spodoba. Tak myślę, czy ja mam jeszcze zapędy bi? Jeszcze. Jeszcze? Poczekaj. Już? Jeszcze. Na pewno wiadomo, że nigdy przenigdy. Nie spróbowałem narkotyków. Tak, marihuana jest zaliczana do narkotyków. Jest. Dobra. Miałem pytać. Nigdy, przenigdy nie odmówiłem zdjęcia widzom. Czy zdarzyła wam się taka sytuacja, że sobie szliście i powiedzieliście komuś właśnie odczepodanie, bo nie mam czasu? Była jedna gala, że... Nie aż tak, ale była taka że sytuacja. Musieliśmy na pewno kilku osobom, nie kilku. O jednak odmówić, bo nie mogliśmy po prostu się przedostać. Ostatnio nie mogliśmy wyjść raz. To było na fejmie Pączka, taki. Chyba, nie? Co Pącz no. Walczył ostatnio z Marczyńskim. No to dziewczyny nam się zgubiły. My próbujemy wyjść. No musieliśmy po prostu iść, bo byśmy nie wyszli, bo no to jest zajebiste za jednym razem, że dosłownie co sekundę ktoś chciał zdjęcie, ale od drugiej strony nie da się po prostu zorganizować w terenie, nie? Nie da się po prostu, bo reszta ludzi ci z ekipy ucieka, twoje, więc na pewno tam szliśmy, na przykład mówimy, że gonimy dziewczyny, nie? Ale to nie było coś takiego, że nie robimy zdjęcia, to czegoś takiego nigdy nie było. Ja pamiętam, no. Że tylko raz odmówiłam widzowi zdjęcia z tobą w ogóle, w twoim imieniu, bezpośrednio po twojej walce, jak odebrałam cię ze szpitala i byłeś... Po sorze, zmasakrowany i nie wiadomo jeszcze taki, było, co z tym okiem. Ten nos był taki pogruchotany i naprawdę źle wyglądał Michał i ja nie chciałam, żebyś ty w ogóle na siebie patrzył w lustrze, no żeby nie było takiego szoku, a tym bardziej, żebyś później patrzył na Instagramie, jak ktoś sobie z tobą zdjęcie zrobił. A gdzie ten widz był? Na szpitalu? W Maku chyba. Byliśmy na parkingu Maka w aucie. No, ale to wiadomo, że taki raczej kulturalny sposób i po prostu nie? Powiedzieliśmy tam dlaczego, no chwilę nie? Pogadaliśmy. Że tylko z tego względu, że może była taka trudna sytuacja, no nie? Nigdy, przenigdy nie brałem środków niedozwolonych przez komisję antydopingową. Czyli, czy nie braliśmy kiedyś coś, co mogło być przez komisję antydopingową zakazane? Brałaś coś? Mhm. Co jest? Musiałam estrogeny przyjmować hormonalnie, żeby je uregulować. Wydaje mi się, że hormony mogłyby być zakazane. Tak. Ale to zdrowotnie i ty też zdrowotnie insuliny. Tak, no ja insulinę. Codziennie. Śmiesznie, nie? Chłopcy czyścimy. Szatany takie. Ale kto w to wierzy jeszcze? Zresztą zobacz jaka to jest parodia. Że ta dziewczyny nasze brały, a my nie braliśmy. Kto w to jeszcze wierzy, nie? To nawet... Tylko my. Nigdy, przenigdy. Nie miałem nic w dupie. Ja piję taką po prostu. Nie, no czopka miałem. Czopka? Też o,
czopku no. pomyślałam. Czekaj, czemu czopka można było mieć tu? Na gorączkę, dzieciom się ale to jakaś ultra... A nie, pamiętam jak byłem już ten, ćwiczyłem. Nigdy, przenigdy nie całowałem się więcej niż z jedną osobą jednego dnia lub nocy. Jeżeli się pocałowałeś w przeciągu 24 godzin z więcej niż jedną osobą, w tej chwili sięgasz za dzika. No, bo jaki my rozpustny jesteś! Kurde, co jest grane o tym? Nie wiem, nie wiem. Ja na swoje usprawiedliwienie powiem, że to w tym okresie gimnazjalnym, gdzie z koleżankami się całowało i na imprezie. Wiesz, to były takie buziaczki i tak dalej. No a to chyba autorowi nie, chodziło... Nie, nie jest o czy płeć przeciwna, czy po prostu z no to osobami. No to mogłem się z mamą i z tatą całować. To też wypiję, nie? No mogłeś się napić. No, no zależy, no mogliśmy ogólnie... I o przyjaciółkach bardziej. Z dziadkiem i z ciocią. No ale w usta. No we Włoszech się w usta na przykład witasz z każdym. Czyli co, z Włoszkami też się witałeś? Nie, ale mówię ci. Tymi dwoma Włoszkami? Akurat tam serio nigdy nic takiego nie było. Serio byliśmy tylko znajomymi. No ale byliście we Włoszech. No byliśmy we Włoszech, no i co? Tutaj autorowi chodziło, żebyś raczej powiedziała o takim, wiesz... No pocałunku miłości. Romantycznym, a nie na przywitanie. No to w takim... Nie, nie... Ale czy tam zabawa, nie? No to nie. Ale Natalia tak, nie. Zostajesz. Tak. Jakieś to konkrety? Nie będę farmazonić, bo Kaja zna tę historię. Jak jest kolejne pytanie? Pan Michał nie zna dobra. Historii, może się nie no. Może pewne historie lepiej, żeby nie były opowiedziane. Lepiej jest zrobić nigdy i sprzedać. Nigdy przenigdy. No. Nie widziałem innego członka ekipy poza swoją parą. Na golasa. Członka. Członka to widziałem. Członka. Członek członka. Jak piję to widziałem. Tak. A kogo widziałeś? Chłopaków. Się zdarzyło gdzieś tam. Te? No. Ale dziewczyny nie widziałem. Ja też ciebie. Panie i panowie, ten oto sposób przebrnęliśmy przez 29 pytań. O proszę. Szybko poszło. Bardzo. Myślę, że dużo widzowie mogli się o nas dowiedzieć i my też o sobie nawzajem. No też. Same no. Świetne rzeczy. No ja też. Ja też. Ja dziękuję za my dziękujemy strony. Bardzo ja za też. Weryfikowanie farmazonów. No starałem się, jak tylko mogłem. Chociaż parę niedopowiedzianych rzeczy zostało. Ta siłownia bardzo mi się. Siłownia? Tak. Ale to ja już teraz wiem to, bo ty to zakwalifikowałaś jako stosunek. Może dlatego ja nie skojarzyłem. Ale to na kolejny odcinek. Ojej. Ale to na kolejny odcinek. Nie mów o tym na cringe'owej szłapie. Także dziękuję wam bardzo za udział, że chcieliście się z nami skompromitować. Dziękujemy razem. Bardzo za zaproszenie. I widzimy się w kolejnym odcinku na kanale Dźwigaj Dziewczyno. Pa, pa. Nie tylko jedno. To teraz zrobimy to w studio. Nagrane. No wy!